Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tutaj w tej katedrze i wy, którzy oglądacie czy słuchacie w swoich domach. Wyobraź sobie, że żyjesz w czasach, kiedy są niewolnicy i panowie. Panowie są dobrzy i niedobrzy. Ty jesteś niewolnikiem i masz bardzo złego pana. Jest ci bardzo ciężko i wiesz, że nie potrafisz zmienić swojego położenia, nawet tak, aby zostać niewolnikiem jakiegoś lepszego pana. Dobrze wiesz, że mogłoby być lepiej, bo znasz przecież niewolników pana, który ma dom niedaleko od ciebie. Pewnego dnia spotykasz na ulicy tego dobrego pana. Musisz być wyjątkowo przygnębiony, że nawet go nie zauważasz. Ale on cię zobaczył. Zainteresował się twoją sytuacją. Pyta, dlaczego jesteś smutny i co mógłby dla ciebie zrobić. Myślisz sobie, co można zrobić dla niewolnika i do tego takiego, który ma chyba najgorszego pana, okrutnego, złośliwego, mściwego, nieobliczalnego. Ale ten pan naprawdę chce ci teraz pomóc i pyta, czy może porozmawiać z twoim panem, aby cię może lepiej traktował. Ale ty dobrze wiesz, że to nic nie da, tylko skończy się to dla ciebie tym, że zostaniesz ukarany, że może będzie się mścił na tobie, że będzie jeszcze gorzej. Tak sobie myślisz i nic nie odpowiadasz. Ale ten spotkany pan mówi do ciebie, chodź, pójdziemy do twojego pana. Nie chcesz, ale on mówi, nie bój się, nie musisz nic mówić, ja będę prosił za tobą. Idzie więc do domu twojego pana. Wchodzicie, ty się trochę ociągasz, zostajesz z tyłu. Widzisz z daleka, jak dwóch panów się wita. Patrzą w twoją stronę. Za chwilę dyskutują ze sobą. Widzisz, że pojawiają się pieniądze. Domyślasz się, że ten pan, z którym przyszedłeś, chce cię odkupić od twojego złego pana. Trwa targ o cenę za ciebie. Widzisz, że twój niedobry pan zwietrzył interes życia. Zaciera ręce i uśmiecha się w taki sposób, że ty wiesz, że nie zamierza nic dobrego. Widzisz, że żąda za ciebie niebotyczne pieniądze. Ich góra rośnie na stole, na który ten pan z sąsiedztwa stawia wciąż nowe sumy. Możesz się zorientować czy domyślać, że za te pieniądze, które leżą na stole, można byłoby kupić nie jednego niewolnika, ale może kilkudziesięciu i to bardzo wykształconych. Wreszcie targ zostaje dobity. Domyślasz się, że zostałeś sprzedany przez twojego złego pana. Zgarnia bowiem pieniądze w swoją stronę i patrzy z pogardą na twojego nowego pana. Ten twój nowy pan podchodzi do ciebie i mówi, skończyło się, odkupiłem cię od twojego pana, jesteś moim. Pójdziemy do mojego domu, gdzie czeka cię lepsze życie. Ty idziesz za nim i już się cieszysz, bo wiele słyszałeś od jego niewolników, jak po przyjacielsku i życzliwie traktuje ich w swoim domu. Ale kiedy wchodzicie do domu twojego nowego pana, on zatrzymuje się i mówi do ciebie, odkupiłem cię za naprawdę ogromne pieniądze, bo widziałem twoje położenie i zapłakałem nad tobą. Postanowiłem wszystko zrobić, aby cię wyrwać z tej niewoli, z tego poniżenia i beznadziei. Jesteś mój. Ale postanawiam teraz uczynić cię wolnym. Od tej chwili jesteś wolnym człowiekiem. Za chwilę wystawię ci dokument wyzwolenia, aby cię nikt nie zrobił znowu niewolnikiem. Teraz możesz robić, co chcesz. Możesz odejść stąd i zamieszkać daleko, aby zapomnieć, że jesteś niewolnikiem, czy byłeś niewolnikiem. Ale możesz też zamieszkać w moim domu, już nie jako niewolnik, ale jako wyzwoleniec. Będziesz otrzymywał pieniądze za swoją pracę. Sam zdecydujesz, jak układać swoje życie. I w każdym momencie możesz odejść, bo jesteś wolny.
Zastanawiasz się teraz nad sobą. Masz swoje lata. Czy uda ci się zacząć życie samodzielne jako wolny człowiek? Czy będziesz umiał żyć jak wolny, skoro tyle lat byłeś niewolnikiem i urodziłeś się niewolnikiem i nie wiesz, jak się żyje jako wolny człowiek? Czy będziesz umiał się obronić, gdy ktoś będzie cię chciał podstępnie uzależnić od siebie, czy znowu uczynić niewolnikiem? Czy może lepiej byłoby żyć w domu u tego Pana z innymi wyzwoleńcami, a także niewolnikami? Kiedy tak rozmyślasz, Pan mówi do ciebie: mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Nie jesteś niewolnikiem, ale wcale też nie musisz być wyzwoleńcem. Jeżeli tyle pieniędzy zapłaciłem za ciebie, to jesteś bardzo drogi w moich oczach. Jesteś nawet bardziej drogi niż ta suma, którą wydałem, aby cię odkupić. Jesteś tak mi drogi, że chcę, abyś został moim synem i spadkobiercą wszystkiego, co posiadam. Ale to ty musisz powiedzieć, czy chcesz wejść do mojej rodziny i traktować mnie jak ojca, bo ja chcę na zawsze być twoim ojcem. Zanim mówiłeś, bo tego się nie spodziewałeś. Już przecież byłoby dużo, gdyby cię nowy Pan odkupił i uczynił według sprawiedliwości swoim niewolnikiem i wyznaczył ci twoje obowiązki i traktował cię lepiej. Zaskoczył cię ten Pan, kiedy zaproponował ci wyzwolenie, abyś był całkiem wolny i zamieszkał, gdzie chciałbyś, albo zamieszkał w jego domu, jako człowiek wolny. Nigdy byś się nie ośmielił marzyć o tym, że ktoś obcy, bez wcześniejszej znajomości, z obcego sobie niewolnika, którego w dodatku wykupił za swoje pieniądze, że ktoś taki będzie chciał uczynić cię swoim dzieckiem i spadkobiercą wszystkiego, co posiada. Moi drodzy, taka lub podobna historia zdarzała się nieraz w starożytności. Mamy zresztą wcale niemałe i nieliczne opisy niezwykłych, przyjacielskich więc wręcz relacji między Panem a niewolnikiem, a także wyzwolenia i usynowienia dawnych niewolników. Ale nam przydarzyło się coś o wiele bardziej wspaniałego, nieprawdopodobnego. Nam, którzy jesteśmy niewolnikami grzechu, bojący się śmierci, przerażeni wpływami złego ducha, bezsilni nieraz wobec naszych zniewoleń i uzależnień. Jezus mówi do każdego z nas: odkupiłem cię z mocy ciemności i grzechu. Ale czy ty teraz chcesz stać się wolny? Czy wybierasz mnie na swojego Pana? Czy chcesz układać swoje życie według moich słów i moich najlepszych zamiarów? I czy chcesz dziedziczyć razem ze mną i wszystkimi świętymi wszystko, co otrzymałem od Ojca, który jest w niebie? Wystarczy, że wypowiesz zdanie: Panie, wierzę, że Ty umarłeś, aby mnie wybawić od wszelkiej niewoli, z grzechu, śmierci, zawiści szatana. Wierzę, że Ty chcesz, abym uwolniony był wolny od każdej niewoli i żył jak dziecko Boże. Jezu, ufam Tobie, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w niedzielę miłosierdzia. I powierzam Ci moje życie. Ty bądź moim Panem. Jezu, naprawdę ufam tylko Tobie. Amen.